półfinałowym spotkaniu o srebrny kask zabrakło obrońcy tytułu Piotra Pawlickiego. Wykluczyła go kontuzja. Z rywalizacji zrezygnowali także Kamil Wieczorek oraz Adam Strzelec. W ich miejsce na starcie stanęli Arkadiusz Potoniec, Oskar Bober oraz Mike Trzęsiok. Najwięcej punktów w półfinałowej rywalizacji zdobył wspomniany Artur Czaja, zdobywając w 5 biegach 13 punktów. No, trochę walka o przeżycie na tym torze była, bo mega dziury. I tak naprawdę no, kto wygrywał ze startu, ten wygrywał biegi. No, ciężko się dzisiaj jechało, ale fajnie, że awansowałem. Równie dobrze na torze wiodło się Maksymowi Drabikowi, jednak w 20 wyścigu w bezpośredniej konfrontacji z Arturem Czają zaliczył upadek, co przesądziło o drugim miejscu. Na dalszych pozycjach promujących do finałowych rozgrywek uplasowali się Mateusz Borowicz, zawodnik Ostrowi, Aleks Gardziński z Falu Bazu Zielona Góra, Oskar Bober z Motoru Lublin, Hubert Łęgowik z GKM-u Grudziądz, Ernest Koza oraz Patryk Rolnicki, obaj z Unitarnów. Miejsce zawodnika rezerwowego wywalczył Arkadiusz Madej, także z Unitarnów.